Witamy Państwa w nowym programie Letnie Rozmowy, a dzisiaj porozmawiamy z panem Piotrem Karczewskim, społecznym doradcą prezydenta, radnym wojewódzkim. Niech pan mnie poprawi. I jeżeli wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego. I nowa funkcja pana to doradca. Członek Narodowej Rady Rozwoju, Rady do Spraw Samorządu. Te wszystkie funkcje są funkcjami społecznymi, oprócz oczywiście funkcji w Sejmiku. Ja chciałem zapytać o tą nową funkcję. Czym będzie się pan zajmował w tym nowym ciele, które jest ciałem tak naprawdę doradczym, niedecyzyjnym? No myślę, panie redaktorze, że jako osoba, która jest związana z samorządem, tak? A jestem z samorządem związany w zasadzie od 2006 roku. Co prawda wtedy byłem przedstawicielem rządu w terenie, wicewojewodą, następnie wojewodą pomorskim. Ale oczywiście miałem kontakt, jeździłem po całym województwie, spotykałem się z samorządowcami, rozmawialiśmy, starałem się pomóc. Tak? Również nawet w takich sprawach, które były dla nich bardzo bolesne. Wspomnę tutaj o dwóch przypadkach. Jeden dotyczył gminy Lipusz. Spalił się budynek socjalny. I ówczesny wójt zwrócił się do mnie z pomocą, z dramatyczną pomocą, co teraz ma zrobić, w jaki sposób może odbudować ten budynek. I doszliśmy do wniosku, że pan wójt wystąpi do prezesa Rady Ministrów o uruchomienie tak zwanej rezerwy pana premiera. I z tej rezerwy wtedy gmina Lipusz dostała prawie 1 000 000 zł na to, żeby mogła rozpocząć pracę nad odbudową tego budynku, czy budową nowego budynku. A druga sprawa była związana z kolei ze starostwem powiatowym w Kwidzynie, które również się spaliło. I w jednym budynku mieściło się i starostwo, i burmistrz miasta, i też się do mnie panowie zgłosili, co mają zrobić, jak mają funkcjonować. I tutaj również też z mojej inicjatywy została uruchomiona rezerwa prezesa Rady Ministrów i też około 1 000 000 zł do nich trafiło na zaspokojenie pierwszych potrzeb. To mówię o takich drobnych sprawach, ale również przecież inwestycje, tak, które się odbywają z rządowych programów i wtedy, i teraz, to też jest ten kontakt wojewody ówczesnego z samorządowcami. Obecnie jestem radnym Sejmiku, drugą kadencję. W tej kadencji nawet wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Pomorskiego, więc mam kontakt z samorządem. Ja ten samorząd rozumiem, ja ten samorząd czuję i wiem, jakie są potrzeby. Te moje spotkania z wójtami, z burmistrzami, one prowadzą do tego, że rozmawiamy i oni mi mówią, jakie są problemy, z czym muszą się borykać. Ja to z kolei przekładam na moje spotkania w Warszawie. Jako doradca prezydenta spotykamy się z ministrem w kancelarii, który się opiekuje doradcami, również z panem prezydentem i przekazuję to. Muszę powiedzieć, że jedna z tych spraw już została uruchomiona. Znaczy często rozmawiając z wójtami o funkcjonowaniu OSP, słyszało się od członków OSP czy Ochotniczych Straży Pożarnych, że oni właściwie pracują społecznie, że dobrze by było w jakiś sposób ich wynagrodzić. I takie były sugestie, że może powinni dostawać jakąś do emerytury dodatek. To się udało zrealizować. Jest projekt ustawy, który zakłada, że za każdy rok przepracowanej czy odsłużonej pracy w ochotniczych strażach pożarnych, taki ochotnik dostanie dodatek do emerytury. Myślę, że to jest ważna sprawa dla tego środowiska wiejskiego ochotniczych straży pożarnych. Pojawił się nawet, że tak dopowiem, informacja w sieci się pojawiła, że myśli się o likwidacji jednostek ochotniczej straży pożarnej. Czy to prawda, czy to był tylko taki fake news? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że ochotnicze straże pożarne w tych środowiskach lokalnych, wiejskich odgrywają bardzo dużą rolę. I to nie jest tylko rola taka, że na każde wezwanie jadą czy do pożaru, czy do wypadku samochodowego, ale również, powiedzmy sobie szczerze, remizy, tak, ochotniczych straży pożarnych służą integracji środowiska wiejskiego, rozwoju kultury, nauki i różnych innych spraw, które są bliskie mieszkańcom. Tak. Ja chciałem zapytać o, no nie wiem, czy wszyscy akurat mieszkańcy Kościerzyny znają problem konfliktu, generalnie, no można tak nazwać, konfliktu marszałka województwa pomorskiego z administracją rządową, bo bardzo często pojawiają się apele, a to za małe środki z budżetu centralnego dostało pomorskie, a to ostatnio był temat dotyczący portu w Władysławowie. Generalnie widać, narracja jest taka, no nieprzychylna, tak? Ani z jednej, ani z drugiej strony. Ostatnio też rozmawiałem z wojewodą pomorskim o drodze Kościerzyna Nowa Karczma Przywidz Gdańsk. Czy mógłby wpłynąć na przykład na Urząd Marszałkowski, aby przyspieszyć remont tej drogi w kontekście tego, że remontuje się dużo innych dróg lokalnych, a ta główna droga dojazdowa, będąca też drogą dla turystów, no pozostaje w takim tragicznym stanie. No, w związku z tym moje pytanie, ja rozumiem, że ma pan taką świadomość tego konfliktu, ale czy jest sposób, żeby w jakiś sposób
nie wiem, załagodzić, dogadać się. No, na pewno byłoby to z korzyścią dla wszystkich, w szczególności dla kościerzaków. Panie redaktorze, dziękuję za to pytanie i powiem tak, może zacznę od końca, tak? Jeżeli chodzi o tą drogę wojewódzką 221. Od 6 czy 7 lat piszę corocznie, także napisałem już co najmniej kilka interpelacji w sprawie remontu drogi wojewódzkiej 221. Ostatnio uzyskałem informację, że będzie ona remontowana na odcinku od Nowej Karczmy do Kowal. Wcześniej pojawiały się takie interpelacje związane z tym, że należałoby najpierw węzeł Kowale rozbudować, przebudować, a to już by była inwestycja z centrali, tak, czyli z Dyrekcji Generalnej Dróg, Budowy Dróg i Autostrad. No i myślę, że po rozmowach z marszałkiem jednak doszli do wniosku, że nie można czekać na tą inwestycję, bo nie wiadomo, kiedy ona zostanie przeprowadzona i że trzeba ten remont jednak 221 przeprowadzić. Ja się bardzo cieszę, że również został pan wojewoda w to zaangażowany. Ja mogę powiedzieć, że też rozmowy w Warszawie, w kancelarii dotyczące tego, żeby Fundusz Dróg Samorządowych rozszerzyć o drogi wojewódzkie, też on uzyskał aprobatę i teraz już drogi wojewódzkie będą włączone. Także pieniądze na remonty, na przebudowy dróg wojewódzkich również będą przeprowadzone. Czyli to oznacza, że w tym momencie tak jakby całe finansowanie remontów dróg będzie szło z jednej puli? To znaczy inaczej, jeżeli będzie projekt, tak jak, nie wiem, burmistrz, czy wójt, czy starosta składa wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych, czyli do wojewody o to, żeby otrzymać dofinansowanie, tak samo marszałek będzie mógł, czy zarząd dróg wojewódzkich będzie mógł wnieść wniosek do wojewody o dofinansowanie na przykład chociażby o tej drodze, o której mówimy, czyli 221, na przebudowę na przykład na jakimś odcinku, tak? Więc tutaj myślę, że pieniądze się znajdą. Oczywiście no, jest to droga wojewódzka, jest ona w zarządzie dróg wojewódzkich, no więc decydentami są marszałkowie, tak? Urząd Marszałkowski i tutaj jako radny sejmiku oczywiście wszelkie inicjatywy będę wspierał, bo też od wielu, wielu lat staram się o to, żeby ten remont nastąpił. Wracając teraz do sprawy konfliktu, no może nawet bym tego nie nazwał, ale owszem, była taka uchwała podjęta przez... Różnicy zdań, może tak nazwać. Różnicy zdań, tak. Uchwała podjęta przez sejmik. Klub Prawa i Sprawiedliwości wstrzymał się, nie głosował za tą uchwałą. Jak gdyby ta uchwała została skierowana do rządu, że alokacja środków w ramach nowej perspektywy, czyli 2021, tak, do 2027, no te 6 lat najbliższych, że ona została podzielona niesprawiedliwie. No my mamy troszeczkę inne zdanie w tej sprawie, bo proszę zwrócić uwagę, że Fundusz Spójności, o którym mówimy na te lata 2021-2027... Ale wyjaśnijmy, bo mówimy takimi sloganami, Fundusz Spójności, za chwilę Nowy Ład, Fundusz Odbudowy. Może wyjaśnimy, o co chodzi z tym Funduszem Spójności, co to są za pieniądze? Ten Fundusz Spójności to są unijne środki, które będą przekazane do regionów. I ten Fundusz Spójności ma za zadanie niwelować różnice pomiędzy regionami. To jest jego główne zadanie. Więc było brane pod uwagę rządzący, tak? Ministerstwo brało pod uwagę kilka czynników, ale dwa podstawowe czynniki to jest PKB na mieszkańca i liczba ludności, a mówiąc dokładnie ubytek ludności w danym regionie czy województwie, no była niestety w tym momencie niekorzystna dla województwa pomorskiego, bo my te wskaźniki mamy na bardzo wysokim poziomie. Tak? Czyli dobrze sobie radzimy, to dostaniemy po głowie. To znaczy nie tak do końca, bo to jest na razie punkt pierwszy, tak? Tylko wyjaśniam, na jakiej podstawie zostały te pieniądze rozdzielone. Ale mówimy tutaj o pieniądzach w 75%, tak? To jest 75% alokowanych pieniędzy na poszczególne regiony. 25% zostaje w gestii tak zwanej rezerwy. I to będą kontrakty regionalne, z których będą realizowane inwestycje. I chcę tutaj zwrócić uwagę na to, że to jest kwota w miliardach euro liczona i myślę, że nasze województwo również skutecznie o te pieniądze powalczy. Ja oczywiście w każdej chwili jestem do dyspozycji i mogę powiedzieć jedno, że rozmawiam już w Warszawie na temat dość dużej inwestycji, która po części też może pozytywnie wpłynąć tutaj na powiat kościerski, a mianowicie część zachodnia naszego województwa trochę jest wykluczona i komunikacyjnie, kolejowo i drogowo.
Brakuje takiej drogi południkowej od Słupska do A1, do na południe, czy do środkowej części naszego kraju. I powstała taka inicjatywa, nawet jest koncepcja wybudowania tej drogi. Ona by biegła od Ustki poprzez Słupsk, Bytów, Kościerzynę, tutaj częściowo ona by biegła między Bytowem a Kościerzyną, tak myślę, że w okolicach gdzieś Wygody, gdzie tam, gdzie granica bodajże była, i dalej do A1. To jest bardzo duża inwestycja, bo to by było na bazie właściwie nowej drogi ekspresowej, która by była wybudowana. Myślę, czyli niepłatnej drogi. Niepłatnej. Myślę, że dla naszych mieszkańców również też byłaby alternatywą do podróży na południe Polski, tak? Bo teraz jeździmy do A1 i A1 na południe. Natomiast tu można by było tą drogą pojechać i w odpowiednim momencie wjechać na przykład na A1 czy na A2, tak? Między Słubicami a Warszawą. Ale na razie jesteśmy na poziomie koncepcji. Na razie jesteśmy na poziomie koncepcji. Ja marszałkowi podpowiadam, zresztą chcę powiedzieć, że tutaj pewien już konsensus został zawarty, ponieważ bodajże miesiąc temu uchwaliliśmy w Sejmiku strategię rozwoju województwa pomorskiego do roku 2030 i nasz klub PiS-u wniósł pewne uwagi do tej strategii. Właśnie jedna z tych uwag dotyczyła właśnie wpisania tego korytarza transportowego od Słupska do A1. I to zostało zaakceptowane przez zarząd województwa. My żeśmy tą strategię poparli, także ta strategia przeszła jednogłośnie w Sejmiku. Uważam, że to jest bardzo ważny dokument dający pewne horyzonty rozwoju województwa pomorskiego na najbliższe 10 lat. Jak panu się pracuje w takim gronie ludzi, którzy tak naprawdę są z przeciwnych obozów politycznych i nie zawsze się, no w większości się nie zgadzają jedna z drugą stroną? Jeżeli chodzi o Sejmik Województwa Pomorskiego, to klub radnych liczy 13 radnych, 13 osób. Mamy mniejszość, ale mądre, korzystne dla mieszkańców Województwa Pomorskiego inicjatywy popieramy. Tam, gdzie się nie zgadzamy, to głosujemy przeciw i zgłaszamy nasze uwagi. Dlaczego się nie zgłaszamy? Muszę powiedzieć, że w niektórych sytuacjach Zarząd Województwa Pomorskiego nas posłuchał i chociażby takie dwie sprawy, jak zwiększenie kwoty właśnie na zakup sprzętu dla OSP, które są w gestii marszałka, bo marszałek czy urząd marszałkowski również wspomaga OSP, oprócz oczywiście pieniędzy, które idą rządowych, tak, poprzez wojewodę. Ta kwota została zwiększona i druga rzecz, też kwota na ochronę zabytków. Też żeśmy zgłaszali nasze uwagi, żeby ta kwota, bo ona była pierwotnie 500 000 zł, a teraz została zwiększona do 1,5 miliona, więc to też zostało wysłuchane. Więc są takie miejsca, gdzie się zgadzamy, gdzie mówimy jednym głosem, ale są też takie, gdzie mamy swoje zdanie, tak? No, na tym polityka polega, żeby budować odpowiednie też relacje, ale też potrafić swoje argumenty uzasadnić. Jeżeli chodzi o pracę w Kancelarii Prezydenta, to oczywiście wśród doradców są naprawdę wybitne osoby. Myślę, że każdy z doradców wnosi swoją wiedzę, swoje doświadczenie do tego, żeby doradzać panu prezydentowi, a jak wiemy, no, głowa państwa ma szeroki zakres kompetencji, prac do wykonania każdego dnia. Chcę powiedzieć tak, bo tu mówiliśmy o tym Funduszu Spójności, tak? Ale tak jak wspomniałem wcześniej, rządowych pieniędzy, tak, to wspomnę, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Inwestycji Lokalnych, tak, te wszystkie tarcze dla samorządów, dla przedsiębiorców, ale również na naszym terenie, to wiem, że starostwo bardzo dużo skorzystało tutaj z tak zwanego funduszu nawałnicowego, po tej nawałnicy, która parę lat temu... Szczęście w nieszczęściu. Tak, szczęście w nieszczęściu, no to były pieniądze o tyle, ten fundusz był o tyle korzystny, że tam nie trzeba było mieć wkładu własnego. W 100% było finansowanie ze Skarbu Państwa, czyli rządowych pieniędzy, ale fundusz i również solidarnościowy. Ale mówiąc też o rozwoju naszego województwa, trzeba powiedzieć, że tu jest realizowane obecnie kilka bardzo istotnych inwestycji, tak? Wspomnę inwestycje, czyli przebudowę drogi S6. Na kilku odcinkach tam się trwają obecnie prace i dzieje się dużo. Część jest projektowana. To wyjaśnijmy dla tych, którzy nie wiedzą, to jest droga, która... Od Słupska powiedzmy do Trójmiasta, tak? Ale mówimy o tej drugiej obwodnicy Trójmiasta, tak? W ramach tego... Tak, oczywiście i o tym również, bo mówimy o takiej sytuacji, że
od Bożego Pola, czyli z S6 będziemy mogli dojechać do Chwaszczyna, ale również przed Chwaszczynem będzie obwodnica tak zwana metropolitarna i ona będzie tutaj, o tyle bardzo ważna informacja dla kościeżaków, ona będzie przecinała drogę krajową 20 w okolicach Glincza. Więc to też jest istotne, że dojedziemy do Glincza, a potem będziemy mogli tą drogą przejechać obwodnicą metropolitalną, potem obwodnicą południową, wydostać się na przykład na 7 na Warszawę, tak? Więc myślę, że to będzie bardzo ważna inwestycja. Oczywiście ta droga S6 jest na zachód rozbudowana, czyli od Słupska w kierunku Koszalina, tak? Nie wiem, może pewnie niektórzy z naszych mieszkańców jechali już tą drogą od Koszalina na przykład do Szczecina, ona już jest zrobiona. Tak? Jechałem w zeszłym roku. Dwupasmowa droga, więc naprawdę to przemieszczanie w kierunku Szczecina, czyli od Trójmiasta do Szczecina będzie no, niebawem na dwupasmowej, czteropasmowej, w dwóch kierunkach po dwa pasy ekspresowej drodze. Czyli S6, tak, rozbudowa. Dwa, przekop Mierzei. Jakbyśmy na to nie patrzyli, bo oczywiście wiemy, że jest dużo przeciwników, tak? Każdy ma swoje uzasadnione jakieś opinie, tak? Ale przede wszystkim to jest inwestycja strategiczna dla państwa polskiego, tak? Uniezależniamy się od Federacji Rosyjskiej, tak? Nasze statki będą mogły wpływać do Elbląga, będzie rozwój portu w Elblągu. Oczywiście jest dużo kwestii do rozwiązania, zamulanie tego toru wodnego i tak dalej, czyli pogłębianie go systematyczne. Ale to jest bardzo ważna inwestycja. Wokół tego przekopu może naprawdę powstać bardzo fajny ośrodek i turystyczny, i gospodarczy. O ile Rosjanie nie będą nam przeszkadzać, jak teraz w przypadku gazociągu Baltic Pipe, gdzie Dania pewnie za sprawą lobbingu Rosjan zablokowała budowę tego rurociągu. No mam nadzieję, że sprawa się bardzo szybko wyjaśni i dalej będziemy mogli tę inwestycję przeprowadzić. Zaraz o tym wspomnę, tylko jeszcze dokończę kwestię przekopu Mierzei. Także bardzo inwestycja ważna i strategiczna. To jest taka druga ważna, duża inwestycja, bo mówimy tutaj o kwocie 2 miliardów złotych, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Trzecia rzecz, myślę, też ważna z punktu widzenia kościeżaków, to jest linia kolejowa 201. Czyli rozbudowa tej magistrali od Bydgoszczy do Gdańska, czyli przez Kościerzynę, dobudowa drugiego toru i elektryfikacja. Czyli krótko mówiąc, przyspieszenie przemieszczania się z Kościerzyny do No właśnie, ja zapytam, bo w kontekście zmian energetycznych, czyli odejścia od węgla, tak naprawdę to była stara magistrala węglowa, no to co będziemy wozić tą rozbudowaną linią? Panie redaktorze, proszę uwierzyć mi, że naprawdę jest dużo towarów, które musimy wywieźć chociażby z portu gdyńskiego. Bo muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o infrastrukturę portu w Gdyni i w Gdańsku, to są dwie takie różnice. Port gdański ma bardzo dobrą infrastrukturę, jeżeli chodzi o wywóz samochodami towarów, tak? Bo ma blisko obwodnicę południową i drogę na Warszawę, 7. Natomiast ma fatalnie rozbudowaną linię kolejową. A w Gdyni jest odwrotnie, tak? Linia kolejowa jest w miarę dobrze rozbudowana, natomiast są trudności z wywozem samochodami, tak? Tych towarów. Ta linia bardzo się przyda, jeżeli chodzi właśnie o wywózkę towarów z portów i w Gdyni, i w Gdańsku. Natomiast myślę, że też, jeżeli chodzi o pasażerów, to przyspieszy przemieszczanie się tutaj na tym odcinku. Wracając jeszcze do tej kwestii gazu. To są strategiczne sprawy. Bezpieczeństwo energetyczne Polski to są strategiczne sprawy dla naszego kraju. I o ile wybudowanie gazoportu w Świnoujściu, tak, to zabezpiecza nas jakieś 5 miliardów metrów sześciennych, może trochę więcej potem, będzie 7,5, może nawet do 10 miliardów sześciennych gazów, tak, po rozbudowie już tego gazoportu, to jest jeszcze w dalszym ciągu za mało. Więc Baltic Pipe miał za zadanie uzupełnienie tych braków. I teraz jeżeli my żeśmy wykupili dostępność złóż na Morzu Norweskim, tak, no to my chcemy eksploatować te złoża i przesyłać gaz do Polski. Także to jest bardzo ważna dla nas inwestycja i myślę, że te sprawy duńskie się szybko wyjaśnią i będzie ona normalnym trybie realizowana. Dobrze, to wróćmy jeszcze na rynek nasz kościerski, już powoli kończąc. Ja chciałem zapytać, ostatnio na stronach Urzędu Miasta pojawiła się ankieta, w której mieszkańcy mają wypowiedzieć się o tym, czy są zadowoleni z miejsca, w którym mieszkają, ale najważniejszym wnioskiem, który z tej ankiety ma wypływać, to koncepcja rozwoju miasta. Czy pan jako kościerzak, jako no też kościerzak pełniący funkcję
przy najwyższym ciele, czyli prezydencie RP, a także będący samorządowcem województwa, z tej perspektywy, jakby nie Kościerzaka, tylko z tej, jakby tej zewnętrznej, widzi, w którym kierunku powinno podążać nasze miasto w przyszłości, bo dynamicznie zmienia się nam rzeczywistość. Powiem tak, Kościerzyna musi zabiegać o wszystkie środki, które są do dyspozycji, czyli te rządowe i te środki unijne. To spowoduje rozwój tego miasta i okolic. Ale jeszcze zapytam tak, bo pojawił się pomysł połączenia miasta z gminą, żeby uwolnić jakby i tereny, i pomysły, i inwestycje przyciągnąć z tego względu, że ten organizm się powiększy, no ale jest ostry opór. Przepraszam, że ten temat poruszyłem w tej rozmowie, ale on jest istotny, tak? Bo to też w pewien sposób nas jako miasto ogranicza. Czy no właśnie teraz nie jako Kościerzak, uwikłany tutaj jakby w nasze, nie wiem, przyjaźnie, kontakty samorządowe lokalnych polityków, ale właśnie bardziej z perspektywy Warszawy. Widziałby pan, byłby pan za tym, żeby lepiej te dwa samorządy połączyć dla dobra, czy jednak niech zostanie tak, jak jest? Panie redaktorze, nie wmanewruje mnie pan w udzielenie odpowiedzi, tak? Mogę powiedzieć w ten sposób, że do tanga trzeba dwojga, tak? Stare nasze powiedzenie, więc jeżeli miałoby to kiedyś nastąpić, tak? To na pewno musi być zgoda i pełna aprobata i przekonanie wewnętrzne mieszkańców gminy Kościerzyna, tak? O tym, że chcieliby wspólnego samorządu z miastem Kościerzyna. Nie wolno robić nic na siłę, wbrew woli jednej czy drugiej strony, tak? Ja wiem, ale trend na świecie jest taki, żeby łączyć się większe organizmy z racji tego, że taki większy organizm, też samorządowy, ma większe możliwości w pozyskiwaniu między innymi środków, o których mówimy. Oczywiście, z tego punktu widzenia ma pan rację, panie redaktorze. Powiem więcej nawet. Gmina Kościerzyna dysponuje dużymi terenami inwestycyjnymi, na których mogłyby powstać nowe inwestycje, które generowałyby nowe miejsca pracy, ale również przychody czy podatki do gminy, tak? Które by wpływały z tego tytułu, że tam byłaby prowadzona działalność gospodarcza. Więc z punktu widzenia, że większy ma większe możliwości, to pewnie tak. Ale jeszcze raz podkreślam, to trzeba naprawdę dobrze przemyśleć. Nie wolno tego robić na zasadzie jakiejś nakazowej, wbrew woli odgórnej, bo to spowodowałoby duży opór. A przecież nie chcemy. Żyjemy tutaj po sąsiedzku. Mieszkańcy Kościerzyny, mieszkańcy gminy Kościerzyna chcą zgody, chcą rozwoju, chcą, żeby tutaj była płynna współpraca. I ja uważam, że właśnie od tego powinniśmy zacząć, że powinna być taka współpraca. Wiem, że jest taka inicjatywa teraz, które podjęło się starostwo powiatowe, budowy ścieżki rowerowej z Kościerzyny do Wdzyc. Ja powiem szczerze, ja o tym się dowiedziałem, to powiedziałem, że się bardzo cieszę, bo to był też program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. To nasi radni, którzy kandydowali do Rady Miasta z PiS-u, w swoim programie przedstawiali, że chcieliby rozwoju właśnie ścieżek rozwojowych na terenie miasta, ale również wyjścia na gminę i w kierunku właśnie Wdzyc. No i tutaj są jak gdyby trzy samorządy, tak? Bo jest samorząd gminy Kościerzyna, samorząd miejski Kościerzyna i starostwo powiatowe, tak? I mimo to, że ta ścieżka rowerowa nie powstawałaby na terenie miasta Kościerzyny, tylko na terenie gminy Kościerzyna, to ja uważam, że samorząd kościerski powinien włączyć się w tę inicjatywę, bo to by tak, tak scementowałoby tą współpracę, pokazało dobrą wolę, tak, ale również służyło mieszkańcom również Kościerzyny, turystom, którzy z Kościerzyny mogliby się przemieszczać bezpieczną ścieżką rowerową do Wdzyc. Dobra, to odeszliśmy od pytania, znaczy oczywiście ja zadałem i rozszerzyłem, ale chciałem wrócić jakby do pierwotnego pytania dotyczącego, jaką widziałby pan Kościerzynę przyszłości w kontekście nadchodzących zmian, no i energetycznych, i ideologicznych, które no niestety stoją gdzieś tam u wrót. Myślę, że PiS w jakiś sposób będzie pewnym opornikiem, jeżeli chodzi o takie mocne zmodyfikowanie społeczeństwa polskiego, na który ma apetyt lewica europejska, nie da się tego ukryć. Dlatego, no nie wiem, może trochę pofantazjujmy tak krótko, jak miałoby wyglądać Kościerzyna 2030? Zanim na to odpowiem, panie redaktorze, to powiem w ten sposób. Przed nami nowa perspektywa, też unijna, mówimy o tym Funduszu Odbudowy.
po covidowym funduszu odbudowy. Tak jak już tutaj u Pana kiedyś wspominałem, to mówimy o kwocie 770 miliardów euro. Czy złotych? Euro, bo to mówimy o całym, dla całej Unii Europejskiej. Z tego 390 bezzwrotnych pożyczek i 360 dotacji. Więc przeliczaliśmy to na... 1,5 miliarda na powiat kościerski. Tak. Więc mówimy o... To zamknijmy się w tej kwocie. Tak, o niesamowitych pieniądzach, które trafią tutaj, w tej perspektywie najbliższych 6 czy 7 lat. Więc to daje ogromne możliwości. I teraz odpowiadając na Pana pytanie, to jak ja widzę Kościerzynę? Ja widzę Kościerzynę przede wszystkim przyjazną mieszkańcom i przyjazną turystom. Widzę Kościerzynę prężnie rozwijające się miasto, miasto, które skorzystało z tych środków i zrealizowało szereg swoich planów, pomysłów. No chociażby ten pomysł, o którym tu kiedyś żeśmy rozmawiali, który też był... programem wyborczym Prawa i Sprawiedliwości, czy zagospodarowania tego terenu. Nie udało się na razie. Za miastem, no bo ponoć nie ma pieniędzy, tak? Ale może należy zacząć od zrobienia koncepcji, tak? Po to, żeby potem mieć dokumenty na stole i pozyskać te pieniądze. Więc ja myślę o szeregu tutaj różnych inicjatyw, inwestycji, które powinny być zrealizowane na terenie Kościerzyny, żeby ta Kościerzyna była przyjazna i mieszkańcom, i turystom. Więc żeby była przyjazna mieszkańcom i turystom, to też musi być ekologiczna, czyli tutaj odnawialne źródła energii, tak? Powinny być naprawdę bardzo mocny nacisk na to, żeby polikwidować te lokalne kotłownie, żeby Kościerzyna była czysta, tak? Żebyśmy uciekli z tego jednego z najgorszych miejsc w województwie, jeżeli chodzi o zanieczyszczenie. Tak? Ale starzeje nam się też społeczeństwo i to jest problem bardzo duży, demografia. Ale panie redaktorze, mówiąc przyjazna, to też mam na myśli młode pokolenie, tak? Żeby tutaj znajdowało miejsca pracy, miejsca do zamieszkania, żeby się tym młodym ludziom dobrze żyło i żeby tu się rodziły też dzieci. Mamy piękny szpital marszałkowski. Było 500+ i niestety nie przyniosło efektu, którym się pokładało. Dużo różnych czynników pewnie miało na to wpływ, natomiast jeżeli chodzi o 500+, to... To nie tylko pieniądze decydują o tym, że młodzi ludzie decydują się na posiadanie potomstwa. Na temat 500+, oczywiście możemy dyskutować, w jaki sposób zmodyfikować ten program, natomiast nie ulega wątpliwości... Ale to nie jest główny argument, pieniądze jednak. Tak, ale nie ulega wątpliwości, że te pieniądze w wielu rodzinach bardzo mocno pomogły, tak? Spowodowały likwidację biedy w wielu rodzinach i myślę, że zostały prawidłowo spożytkowane. Tak, no dlatego pytam, jakie lekarstwo na tą nam nieprzychylną demografię? Żeby się dzieci więcej rodziło? Tak jak powiedziałem, muszą być odpowiednie stworzone warunki dla młodych ludzi. Oczywiście to jest też cała otoczka światowa, tak, sposób myślenia, że najpierw kariera, a potem dzieci, więc to nie takie tęgie głowy jak nasze muszą na tym pracować. Myślę, że jest dużo do zrobienia w tym temacie, bo faktycznie społeczeństwo nam się starzeje, dzieci się rodzi zbyt mało, żeby odtworzyć populację, więc wiele czynników musiałoby tu być spełnione, tak jak powiedziałem. Miejsca pracy, przyjazne miasto, ekologiczne miasto, mieszkania dla młodych też, żeby mogli zamieszkać, żeby nie musieli brać kredytów, które spłacają przez 30 czy 40 lat. Więc wiele, wiele czynników tutaj powinno być zrealizowanych. Ja życzę włodarzom miasta, mieszkańcom, również sobie, bo jestem mieszkańcem Kościerzyny, rozwoju. Rozwoju i naprawdę dobrej perspektywy na najbliższe lata. Był Pan już u burmistrza z tym powołaniem? Nie, nie byłem u burmistrza z tym powołaniem, natomiast no myślę, że pan burmistrz pocztą pantoflową się dowiedział o tym. Mówię w kontekście szansy, jaka się pojawia, która idzie za tą nominacją. Ja Państwu dziękuję, a rozmawialiśmy z panem Piotrem Karczewskim, nowo nominowanym członkiem Rady. Narodowej Rady Rozwoju, Rady do Spraw Samorządu. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Thank you.